Gdy byłem mały, bardzo lubiłem rysować, ale dorośli nie rozumieli moich rysunków. Uważali, że powinienem zająć się czymś poważnym, fizyką lub geografią. Zostałem więc pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Jednym okiem potrafiłem odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza jest szczególnie pomocna, gdy błądzi się samotnie nocą. Nigdy nie umiałem znaleźć wspólnego języka z innymi dorosłymi. Prowadziłem więc samotne życie, aż do momentu przymusowego lądowania na Saharze. Było to 6 lat temu. Nigdy jeszcze nie opowiedziałem tej historii. Historii, w której kryje się wielka tajemnica.